łzy wzruszenia. Masę oklasków i liczne gratulacje można było zaobserwować podczas niedzielnego południa w Fitness Clubie Sporting w Galerii Leszno. Ich powodem było pobicie rekordu Guinnessa w biegu na bieżni mechanicznej przez Krzysztofa Tumko. Ponieważ jestem takim człowiekiem, że zawsze dążę do wyznaczonego celu, wyznaczyłem sobie wcześniej rekord Guinnessa, że go pobiję. I sobie obiecałem, że jak raz mi się nie udało, to będę dążył tak długo, aż to pokonam. Ultramaratończyk przebiegł o 1,1 km więcej niż poprzedni rekordzista. Rodzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Lesznej okolic wspierali go do samego końca. Zawsze wiedziałam, że pobiję ten rekord, wierzyłam w niego i ciągle w to wierzę, że zawsze będzie i będzie ciągle dążył do swojego celu. Jest pan z niego dumny? A bardzo, bardzo, dlatego że ja, no dodam, pracowałem kiedyś w jednostce wojskowej w Lesznie jako oficer wychowania fizycznego, a Krzysztof był żołnierzem, który wyróżniał się na tle innych, także blisko z nim współpracowałem, wykorzystując go do wszelkiego rodzaju zawodów, a był wszechstronnie, że tak powiem, uzdolniony. Mieszkaniec Dzienic szedł z bieżni równo o godzinie 12. Zgodnie z obietnicą PZU przekazało 10 zł za każdy przebiegnięty kilometr na cele charytatywne. Czek z sumą 8230 zł wręczyła Małgorzata Chrapek, przedstawicielka firmy ubezpieczeniowej. Pieniądze trafiły już w ręce mamy Karoliny z Krzemieniewa oraz Mikołaja z Leszna. Krzysztof Tumko oprócz satysfakcji z pobitego rekordu został nagrodzony przez sponsorów. Otrzymał 10 tysięcy złotych na zakupy w sklepach Sporting, voucher na skok ze spadochronu. Wszyscy wiemy, że rekordzista jest walecznym i dążącym do celu człowiekiem. O godzinie 4 miałem chwilę zwątpienia. Co prawda nie było to, że nie pobiegnę, ale było ciężko dosyć mocno. Ale położyłem się na materac, wstałem za kilka chwil i powiedziałem, nie, ja to zrobię. Tak, w stanie to osiągnąć. Tamto roku dokonał heroicznego boju. Ale kontuzja go zmogła. W tym roku przygotował się jeszcze raz i mimo tamtych trudnych doświadczeń da radę to zrobić. Krzysztofie, jesteś wielki. Wielki szacunek dla tego, co zrobiłeś. Nie znam drugiego takiego sportowca. Zdarzyło się panu pobiec na bieżni razem z panem Krzysztofem? Tak. Ja właśnie ostatnią godzinę biegłem przez pół godziny razem z Krzysztofem. Także poczułem ten doping, który publiczność mu zgotowała, także myślę, że to miało wydatne znaczenie dla niego, że ten rekord dobiegł jednak. To wsparcie było fenomenalne. Już dziś postawił sobie kolejne wyzwanie. Ale nie wiem, czy właśnie te emocje nie będą nam cały czas towarzyszyć, bo Krzysiek ma nowe cele, nowe plany, które są chyba jeszcze bardziej troszkę straszniejsze niż to, co tutaj się działo. W wywiadzie z nami Halina Tumko, matka biegacza, mówiła, że jej syn jest nie tylko bohaterem dla wielu osób, ale też dla niej samej. Co da zwycięstwo? No, że jest bohaterem. Bardzo bohaterem. Dla pani jest bohaterem? Też. Tłumy ludzi przez cały tydzień dopingowały Tumko. Nie tylko słowami, ale też towarzysząc mu na bieżni. Wśród nich znalazł się nasz reporter. A zna pan prywatnie pana Krzysztofa? Albo słyszał pan o nim wcześniej? Słyszałem. Pierwszy raz jak zbiegł, no niestety nie udało mu się. No ale zobaczymy teraz. Może wszystko jest możliwe. Wspiera go pani od dzisiaj, czy już od jakiego, już kolejny raz z pani w galerii? Nie, jestem tutaj od dzisiaj, ale wspieram oczywiście od samego początku. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne sukcesy sportowca. Telewizja TVL przyłącza się do gratulacji z okazji pobicia rekordu Guinnessa.